Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 5. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany zadania priorytetowego na rok 2014. Paragraf 1. Zmienia się zadania pod nazwą Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, myślnik zakup dla jednostki ratowniczo-gaśniczej, to znaczy zakup oświetlenia mobilnego LED, jeden komplet, na Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, zakup dla jednostki ratowniczo-gaśniczej, to znaczy zakup sprzętu łączności, kwota 3000 zł, pozostaje bez zmian. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia. Uzasadnienie z pewną zmianę zakresu rzeczowego zadania. Zwróćcie się, czy jest też błąd. Nie ZISK, a Komenda Straży Pożarnej. Proszę o poprawienie druku, chociaż uchwały nie idą w zasadzie do Urzędu Miasta Kraków. Opinii Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa nie było, bo komisja się nie zgadza. Prawda jest wyznaczona. Ale to nie wstrzymuje obrad na ten uchwały. Tak dla powiedzmy uzupełnienia jako referent. Nie ma przewodniczącego, więc protokół komisja się odbyła. A kto był na komisji? Była pozytywna opinia do tego? Tak mi się wydaje. Ogłaszam 3 minuty przerwy na sprawdzenie protokołu komisji, czy była opinia pozytywna. W takim razie otwieram dyskusję na tym punktem porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Zgadza się. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.